Jakie choroby przenoszą muchy? Oczywiście te muchy są dla nas właściwie, można powiedzieć, codziennością. Widzimy je dookoła siebie, są uciążliwe, ale bardzo często zapominamy o tym, że również mogą przenosić bardzo niebezpieczne choroby. Przypisujemy to przenoszenie tych niebezpiecznych chorób raczej muchom występującym, znajdującym się w tych strefach tropikalnych, ale zapominamy, że również u nas te muchy mogą przenosić bardzo groźne choroby. Muchy przenoszą dużą ilość mikroorganizmów na ciele, nawet do 6 milionów, wewnątrz swoich ciał około 30 milionów takich mikroorganizmów. Wiele z nich może doprowadzić do wielu chorób i to bardzo groźnych. Dysenteria, cholera, gruźlica, dur brzuszny, polio, paratyfus, wąglik, salmonelloza. Oczywiście to nie koniec. Muchy mogą również przenosić pewne formy pasożytów, tak zwane stadia przetrwalnikowe, czyli formy, w której mogą przetrwać te pasożyty w bardzo ciężkich warunkach i z których wybudzają się i mogą nas zaatakować. Czyli bardzo duża ilość chorób, które nam się wydają takie bardzo odległe, ale które nas nie dotyczą, ale które oczywiście mogą nas dotyczyć, na które możemy zapaść. I chociaż to prawdopodobieństwo zakażenia się, zarażenia się tymi chorobami, pasożytami od much nie jest jakoś może bardzo duże, ale oczywiście istnieje. Czyli to nie tylko takie dokuczliwe owady, które nas denerwują, siadają na różnych przedmiotach, na które polujemy, które nas, kiedy śpimy, denerwują, ale to też szereg niebezpiecznych chorób, które chociaż są niewielkim zagrożeniem, wydaje nam się, że raczej nic, można powiedzieć, nie złapiemy od tych much, to w rzeczywistości mogą one nas zarazić i to takimi rzeczami, które ani nie są łatwe do uleczenia, ani też nie są jakoś, nie stwarzają dużego zagrożenia dla naszego zdrowia. Cholera, dysenteria, gruźlica, dur brzuszny, polio to nie są jakieś tam przeziębienie czy coś takiego, tylko są naprawdę poważnymi chorobami. Czyli pamiętajmy, że te muchy, które niekiedy obserwujemy wokół nas, to nie są tylko uciążliwe i denerwujące owady, ale również mogą stanowić zagrożenie. Dziękuję za uwagę.